A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy challenge, a mianowicie skrzynię biegu Audi A4 B8, 200 tysięcy tam, 200 nie wiem, z groszem przejechane i sprzęgiełko. Powiem tak, dramat, ja tego odkręcał na pewno nie będę, a mianowicie dlatego, że dramat jest tutaj, że sprzęgło montowane w jakiś dziwny sposób, tak jak Wangler w automacie i często gęsto w automacie widziałem te rozwiązania, ale tutaj coś nas zaskoczyło, że zrobiona jest taka flansza, przez środek przechodzi półośka, odkręcamy śruby tu w tym miejscu. O, tu były trzy bodajże. Odkręcamy i ściągamy skrzynię. Później dopiero wyciąga się półośkę i zestaw sprzęgła się wyciąga z skrzyni. Do wysprzęglika takie podejście. Mniemam, że on jest montowany w jakiś dziwny sposób. Tu jakaś jedna śruba z tyłu i może się go stąd wyciągnie. Nie wiem, trochę porozkręcałem i ja uciekam. Ja tego kręcił nie będę. Zobaczymy, co tu będzie. Ciasno jest epicko. Niedawno był DP wyciągany, myty, czyszczony, prany. A teraz się skończyło sprzęgło. Jest tam mega ciasno, ale podobno jest to do wyciągnięcia. Zobaczymy, to się okaże. No i mamy tu zestaw sprzęgła z Audi A4. Taki zestawik ciekawy. Tu mamy jakieś kody. A zestaw jest bardzo ciekawy, dlatego że mocowany jest do koła zamachowego w taki sposób troszkę dziwny. W taki sposób, że przykręcany jest jak Wangler, śrubkami dookoła. Przez środek tutaj przechodzi półośka od skrzyni, bo oczywiście jest to przedni napęd, ale takie rozwiązanie, że bardzo skrzynia mocno jest przytulona do silnika. I musimy wyciągnąć półośkę ze skrzyni, żeby zdemontować ten cały zespół sprzęgła. Sprzęgło jest bardzo przekombinowane. Cały zestaw wisi na wałku zdawczym ze skrzyni. I tyłem jest dopiero przykręcany do silnika. Oczywiście łożyskowany jest w paru miejscach, a mianowicie raz w skrzyni, która jest w tym miejscu, pozałóżmy. Tam jest łożyskowanie. Później następne łożysko, tu jest oczywiście tarcza sprzęgłowa, następne łożysko jest tu w tym miejscu. I wałek wystaje tutaj jeszcze kawałek i tu, gdzie jest koło zamachowe, znowu jest łożyskowane. Także to jest taki bardzo duży zestaw. Co nie powiem, że nie jest fajnym rozwiązaniem. Jest podparty w paru miejscach, naprawdę to fajne rozwiązanie. Tu jest oczywiście zorganizowana dwumasa. Także takie rozwiązanie sobie tutaj wymyśliło Audi. Ciekawe, nieciekawe. No dla mechanika do pracy powiem tak, że bywały gorsze rzeczy. Oczywiście w jakiejś małej benzynce byłoby to fajne. Rozwiązanie w dieslu dwulitrowym, który ma tam filtr cząstek stałych, bardzo leży ten filtr na skrzyni biegu. Jest troszkę tam do demontażu problemów, ale nie uważałbym, żeby to jakiś dramat był. To jest wszystko do założenia, składali to ludzie to muszą serwisować, więc nie ma tu jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Tu jest dwumasa oczywiście, czyli jakby koło na silniku zamachowe zostaje, później do tego się dokręca właśnie, jest montowane później właśnie koło dwumasowe samo, już oczywiście wieniec, rozrusznik z tamtej strony zorganizowane, tutaj mamy tylko koło dwumasowe. Później mamy tarczę sprzęgłową, w tym przypadku bez sprężyn. Coś chyba, co przyszło w zamienniku, bo to jest w oryginale jeszcze z Audi, coś, co przyszło w zamienniku, chyba już miało sprężyny na tarczy. I tutaj jest docisk zaraz włączymy jakąś tu lampę. Tam widzimy takie dziwne rzeczy, niezwyczajne, a mianowicie to jest samonastawny docisk. Oczywiście możemy to tam wypatrzyć, jeszcze tam sprężynę jedną tylko, no w jednym miejscu jest ta sprężynka. Także to jest docisk samonastawny, ma to na celu
to, żeby cały czas wysokość tego sprzęgła w tym miejscu była taka sama. I taki zestawik mamy tutaj jakieś numerki. O, ci co chcą, to mogą sobie posprawdzać, jakie pieniądze. Tu jest typ. O, tak zrobimy. O, tu mamy typ. Także takie to sprzęgiełko udziwnione troszkę. Cały taki zestaw, powiem, niemałe pieniądze, bo 800, chyba 800 euro kosztuje taki zestaw. Także to nie są małe pieniądze, ale dzięki temu mamy cały zespół, wszystko założone nowe. Tu tak było, tu był taki oznak, że to sprzęgło nie rozsprzęglało, tak. Można było go zapalić i jechać. Po wciśnięciu tu łożysko tu wcisnęło sprężynę talerzową i to się nie rozsprzęglało. Choć sprzęgło samo w sobie nie wyglądało jeszcze tak jakoś tragicznie. Nie ma tu ani rantów, ani nic. Podejrzewam, że tu zdechł właśnie docisk. Tu się coś musiało namotać. I efekt taki. Tu nie ma co się doktoryzować, zakłada się cały zestaw. Nie można wziąć odpowiedzialności za to, że założy się na przykład, nie wiem, tarczę, docisk albo coś się kupi tutaj w częściach i jakoś będzie. Nie, nie, nie. Cały zestaw. Wtedy można dać takiemu klientowi gwarancję i to ma prawo działać. W zestawie dostajemy oczywiście ten zestaw plus strasznie dużo śrub. Te malutkie śrubeczki, śruby, które mocują to koło dwumasowe do koła zamachowego. Także mamy tutaj troszkę taki ładny secik do montażu. Mówię, jest to całkiem fajne rozwiązanie i nie ma co tutaj. To sprzęgło tak naprawdę ma przejechane 200, dokładnie nie pamiętam przebiegu, ale 200 chyba 40 tysięcy. Także można zobaczyć, naprawdę to nie jest zużycie. To nie jest użycie, to są jakieś takie delikatne tylko przebarwienia. Ta powierzchnia jest bardzo ładna. No ale jednak coś tu zdechło. Mówię, ja podejrzewam, że tu ten docisk, ta sprężyna pękła albo coś i nie rozsprzęgla. Nie doktoryzowałem się tam, nie rozbierałem, nie zaglądałem, bo nie ma to sensu. Fakt jest taki, że nie rozsprzęglało wszystko. Wysprzęglik chodził. Wszystko działało, a sprzęgiełko się nie rozsprzęglało, także nie ma co tutaj polemizować. Jakie Audi, co to za Audi i dlaczego takie Audi, będzie w opisie, także spokojnie. Można sobie tam później poczytać, popatrzeć, poglądać. Więc myślę, że do następnego.